Witamy Państwa dzisiaj w kolejnej edycji programu Gość Dnia. Dzisiaj jest spotkanie wyjątkowe, nie ukrywam, niestety smutne. Jacek Kasprzyk, muzyk zespołu Złe Psy, dzisiaj z nami. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Nie w takim studyjnym anturażu, ale raczej studia muzycznego i chyba nie ma się czemu dziwić. Odszedł Twój przyjaciel, Twój kolega z zespołu, znany, legendarny opolski gitarzysta Andrzej Nowak. Szukałem pomysłu na tę rozmowę, Jacku, i pomyślałem sobie, właściwie powinienem zadać Ci jedno pytanie. Andrzej Nowak, człowiek, przyjaciel, muzyk. Gdyby trzeba było odpowiedzieć na to w jednym pytaniu. Człowiek bardzo cenił sobie, kochał przyrodę. Zwierzątka, psy to jego pasja. Więc tutaj myślę, że bardzo dużo człowieczeństwa można było u niego zobaczyć, takich niestandardowych sytuacji, w których czasami my byśmy się zahamowali, a on po prostu potrafił zrobić coś dobrego, tak, w tym sensie. Jeżeli jako człowiek, to też na pewno bardzo charyzmatyczna postać. Magia po prostu, jeżeli wychodziło się z nim na scenę, wystarczyły 3 dźwięki, i publiczność była mu oddana, tak? Więc jakby tutaj to była jego wielka siła, wielka moc. Jako przyjaciel, no, spędziliśmy mnóstwo czasu pracując razem, zarówno pomagałem mu na scenie, kiedy jeździliśmy z zespołem TSA, czy razem współpracowaliśmy przy tworzeniu i graniu koncertów zespołu Złe Psy. Też graliśmy wiele różnych wyjątkowych koncertów, gdzie spotykaliśmy się z innymi muzykami. Nie zawsze było mnóstwo zabawy, śmiechu. Andrzej nie był smutasem i nigdy nie potrafił, nie chciał nawet gdzieś się smucić za bardzo. Zawsze nas wyciągał gdzieś z jakiejś takiej sytuacji, że trzeba iść do przodu, trzeba działać. Andrzej nie poddawał się chyba nigdy takim głównym nurtom. To był undergroundowiec, jak to się mówiło. On zawsze sobie wyznaczał cele. On był człowiekiem, który szedł tak naprawdę swoim chodnikiem, swoim torem. Zdecydowanie miał swoją ścieżkę w życiu. No, gitarzystą był perfekcyjnym, tak? Można posłuchać Andrzeja, czy to w TSA, czy z Martyną Jakubowicz, czy z Tadeuszem Nalepą, ale też w wielu innych sytuacjach, i zawsze ta gitara po prostu wybijała się ponad wszystko. To jest jedna rzecz. Też bardzo szeroko zawsze planował swoje działania. Zawsze to były rzeczy, stawiał sobie bardzo wysoką poprzeczkę. Ciężko było czasami sprostać tym pomysłom Andrzeja, ale to właśnie pokazywało, jakim był człowiekiem, muzykiem, twórcą. Osobą, która miała po prostu jakąś określoną wizję. Myślę, że gdyby inaczej potoczyły się losy, gdyby nie było czegoś takiego jak żelazna kurtyna, na pewno byłby światową gwiazdą. Chociaż i tak wiele gwiazd światowych Andrzeja znało i on je znał. Ale często też przy nim pojawiało się to słowo kontrowersyjne, bo tak jak mówisz, miał to swoje zdanie, o czym mówiłeś, także i w wyrażaniu siebie w utworach. No i wartość również, co podkreślał, tego jestem Opolaninem, jestem Polakiem. Bardzo często o tym mówił, nawet będąc przez ten dłuższy czas przecież w Stanach. No, myślę, że to możemy uznać za chyba największą wartość Andrzeja, że on nigdy nie zmienił kursu i zawsze o swoim miejscu, o miejscu pochodzenia zawsze wyrażał się dobrze, ciepło i wręcz przekazywał wszystkim, zwracał na nie uwagę, tak? Więc myślę, że to była jedna z jego właśnie największych zalet, tak? Poza tym, no, Potrafił wiele osób sobie zjednać, potrafił się też mocno pokłócić i tak dalej, jak każdy myślę w życiu. Natomiast był takim człowiekiem, że jeżeli po prostu coś kochał, to kochał na maksa. Jeżeli coś nienawidził, nienawidził na maksa i tak dalej. Po prostu żył. Jeżeli myślimy o rock'n'rollu, to Andrzej był prawdziwym rock'n'rollowcem, uosobieniem takiego po prostu bycia taką osobowością, silną osobowością. Zaczynając, wspominając muzykę, czyli muzykę zespołu TSA, ja wychowałem się na mass mediach, dzisiaj jestem w mass mediach i widzę, jaki przekaz tej piosenki jest do dzisiaj ogromny, kończąc na waszych wspólnych dokonaniach w Złych Psach. Jak ten proces twórczy wyglądał? Co było najważniejsze dla Andrzeja? Bardzo często zmieniał już to, co wydawało się, że było gotowe?
Znaczy, to zależało od utworu, tak? Były utwory, które zaczynały się u Andrzeja dosłownie od dwóch dźwięków, powiedzmy, ale w głowie jego już była cała wizja do reszty. Gdzieś tam razem to po prostu tworzyliśmy, rozwijaliśmy i na przykład taki utwór po prostu się jak kula śnieżna napędzał, tak? Bo do niego co chwilę coraz większa energia była przyczepiana, tak? Aż w końcu był po prostu silną taką amunicją, która po prostu no, dawała czadu, dawała po prostu ludziom dużo energii fajnej, jak się grało na koncertach. Tak, tak jak już mówiłem, miał ten dar, który powodował, że tylko pojawił się na scenie i po prostu... No właśnie, scena świecił. Czy studio, bo to zawsze przy przypadku muzyków też się bardzo często mówi, prawda, że dla jednych jeden żywioł jest to scena, dla drugich to studio, dopieszczanie. Natomiast no, ja pamiętam koncerty, bo byłem na wszystkich w Opolu od momentu, kiedy po Jarocinie TSA zaczęło występować, czyli myślę i o dawnym Okrąglaku, o Hali Gwardii, występach później plenerowych. No i czekało się na ten moment, kiedy pojawia się Nowak ze swoją solówką, bo był taki moment, grupa schodziła i zostawał Andrzej ze swoją gitarą. Nie powiedziałbym, żeby Andrzej coś dopieszczał. Po prostu on grał momentem, grał chwilą. On widział, jakie są emocje, co w danym momencie może zrobić, na co sobie może pozwolić i po prostu to grał. Tak? Nigdy... Oczywiście, kiedy słuchamy tych utworów, utwór ma swoją kompozycję, swój przebieg, solówki miały swoje tematy i tym podobne, natomiast Andrzej często po prostu w nich zmieniał, improwizował i robił to na tyle doskonale. Niewiele jest osób, które potrafi to w ten sposób robić. On po prostu grał całym sobą. To nie była tylko technika gry na gitarze, to była też po prostu dusza muzyczna, którą Andrzej po prostu przedstawiał na scenie i w studio też. Co najbardziej ty będziesz pamiętał, tak powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, z tej współpracy? No bo kiedy ktoś jest z kimś rok, to jest inaczej. Kiedy ktoś nagle, tak jak ty, jesteś jedną dekadę, współpracujecie następną dekadę, myślę najpierw TSA, później Złe Psy, kiedy zna się człowieka, kiedy widzi go się na co dzień, to wiesz dokładnie, czy wstał, jak to się mówi, lewą nogą, czy też ma niesamowity koncept, który za chwilę z niego będzie eksplodował. Wiesz co, nawet dzisiaj to napisałem. Po prostu, o której wyjeżdżamy, na koncert, tak? I nie żegnamy się. I to jest takie, myślę, najczęstsze wypowiadane przez Andrzeja zdanie, kiedy na przykład rozchodziliśmy się do domu po próbie czy coś. No, taki właśnie był. No, powiem ci, nawet dzisiaj w nocy mi się po prostu śnił przejazd między Suwałkami a Zgorzelcem. Także no, po prostu tego. To chyba najbardziej zapamiętam. Wszystkie możliwe wyjazdy, organizacje i przygotowywania się do występów razem z nimi, z zespołem, to tego na pewno bardzo brakuje. No i chciałoby się teraz jeszcze raz porozmawiać, nie? Dokładnie. Jacku, dziękuję ci bardzo za to wspomnienie o Andrzeju. Na pewno tak jak i sama postać Andrzeja, tak i muzyka i TSA i muzyka Złych Psów będzie nam cały czas rock'n'rollowcom w duszy grać i pewnie to muzyczne epitafium dla niego też się pojawi, bo trudno o tym nie wspominać. On grał epitafium, myślę, wracając chociażby do 51 i kolejnych utworów, więc pewnie i jemu wy muzycy też to poświęcicie. Natomiast chyba co do jednego nie mamy wątpliwości, to co powiedziałeś w rozmowie, że to postać na scenie polskiej muzyki rockowej i polskiej gitary wyjątkowa. Wyjątkowa, jak nie najjaśniejsza rock'n'rollowa gitara w tym kraju. Jacek Kasprzyk naszym gościem dzisiaj w wyjątkowej edycji programu Gość Dnia. Jacku, dziękuję ci bardzo serdecznie za to spotkanie. No i niech nam muzyka Andrzeja cały czas gra. Dziękuję. Do zobaczenia.